Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj porozmawiamy sobie o tych moich tytanach. Powiedziałam, że powiem, jak to wyglądało, jak doszłam do tych tytanów. Powiem tak, przez lata, ze względu na to, że zawsze szybko, małe dzieci, trzeba tu, tam, to, siam, to, owam, to, długo nosiłam tipsy. Potem, przeprowadzając się ze Śląska do Stalowej Woli, trafiłam na dziewczynę, która nie potrafiła tych tipsów zrobić, mimo że prowadziła salon kosmetyczny. Po prostu wsadzając rękę do spodni, wyłamywały się, tak? Czyli odchodziły sobie tutaj i wszystkie mi się huśtały. Zdenerwowałam się, zamówiłam sobie sama sprzęty. I na podstawie tego, bo miałam bardzo dobre dwie nauczycielki na Śląsku, obydwie moje bardzo dobre koleżanki, tu je muszę pozdrowić, Justyna i Gosia, dzięki nim nauczyłam się sama robić te paznokcie. No i powiem Wam, że od roku 2014, tak dokładnie, do 2017 robiłam sobie tipsy sama. Nie robiłam na formie, bo mi się nigdy ta forma nie trzymała, zresztą ja swoje paznokcie mam... Każdy w inną stronę, nie jest prosta płytka i to by było dla mnie wyzwanie już straszne. W momencie, kiedy zjechałam tu, gdzie jestem, stwierdziłam, bo przy przeprowadzce blat taki marmurowy, ciężki mi zjechał po paznokciach, wyłamałam sobie wszystkie, łącznie z moimi, miałam po prostu masakrę. Poszłam do salonu kosmetycznego, gdzie w ogóle nie wiedziałam, że tam Ukrainki pracują, tylko i wyłącznie. I zrobiłam sobie tam paznokcie hybrydy, pierwszy raz w życiu. Zrobiłam te hybrydy, byłam tam dwa razy dokładnie. Nie powiem, nie odlatywały, nie odchodziły przy skórkach, nic, po prostu nic. Były tak twarde, że nawet jak uderzyłam o coś, bo to pamiętam jak dzisiaj, jak wzięłam rozmach i ręką uderzyłam, nic się po prostu nie stało, nawet nie pękło. No i okej, no i chodziłam te dwa miesiące, tak? Przeszło dwa miesiące, wychodziłam w tych hybrydach, aż tutaj, gdzie jestem, poszłam do fryzjerki, bo ja ze względu na tarczycę miałam bardzo przerzedzone włosy, to co teraz widać, to już naprawdę odbudowałam, biotynę łykam non-stop. Staram się odpowiednie odżywki używać, no i raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu iść po prostu te włosy zrobić u fryzjera, żeby były doprowadzone do porządku. Tam też dziewczyna robi paznokcie. No i tak od słowa do słowa się dowiedziałam, że po prostu robi tytany. Jedna robiła hybrydy, która już nie pracuje, a druga robi tytany. No i mi mówi, że tylko za 8 dyszek będę miała zrobione. Ja mówię, jakie 8 dyszek? No poważnie, 8 dyszek ściągnie to, co mam na paznokciach, a miałam naprawdę te hybrydy, miałam grube. To jest cienkie, bo to jest mój paznokieć. Tamto to była masakra, naprawdę. I zapłaciłam, zapomniałam powiedzieć, 160 zł. Za hybrydy płaciłam 160 zł. A chcąc wzorek na jednym paznokciu, dodatkowo 10 zł się płaciło. Także jeszcze raz tyle sobie po prostu zaoszczędziłam i poszłam na te tytany. Muszę Wam powiedzieć, że dziewczyna, która mi robiła właśnie te tytany, tylko głową kiwała i się zapytała, co oni dali Pani na paznokcie. Nie szło tego ściągnąć żadną frezarką. Przez kolejne 3 miesiące żeśmy po prostu ściągały hybrydę, która właśnie była zrobiona u Ukrainek. W końcu, jak żeśmy już doszły do moich paznokci, no to się okazało, że te paznokcie bardzo dobrze będą robiła te tytany, bo one się wzmocnią i w ogóle. I to jest prawda. To jest akurat prawda. Paznokcie się wzmocniły, mam wszystkie swoje i... Nie tipsiara. Nie tipsiara. No i od tamtej pory robię właśnie tytany. Chcę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, no co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jak się ma swoje paznokcie gdzieś tam powywijane, każdy w inną stronę, wiadomo, ten sobie żyje swoim życiem, ten gdzieś tu skręca swoim życiem.
no to zawsze ten paznokieć będzie wyglądał inaczej i to wszystko widać. Widać to po prostu. Tytan jak przykryje, a się ułoży już na paznokciu, to dokładnie widać każde niedoskonałości paznokcia. Gdzie i tak jestem bardzo dobrze zadowolona, bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolona i bardzo się cieszę, że po prostu zdecydowałam się na tytany. W życiu niczego innego już na paznokciach nie zrobię. Naprawdę, polecam. Polecam, bo wy dziewczyny tylko, ojejku, hybrydy, 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 a potem te hybrydy wam tu odchodzą. No oczywiście, tytan jak się odsunie, no to też w pewnym momencie zaczyna odchodzić, no umówmy się. Ale to nie jest hybryda, mogę sobie przypiłować, jak coś mi nie pasuje. No wiadomo, one wszystkie zalecają, żeby tych paznokci nie ruszać, nie dotykać i... No to nie ruszam, nie dotykam i czekam z miesiąca na miesiąc, żeby po prostu pójść kolejne sobie zrobić. Teraz mam taki letni kolorek, jak dla mnie zarąbisty, lubię takie kolorki w lato. No i co? No i polecam jeszcze raz. Co do włosów, chcę wam powiedzieć, że z włosów, które miałam takie, bo mam swoje kręcone, zresztą widać jak się jeszcze tam trochę kręcą, w pewnym momencie zrobiło mi się, że dostałam męskie łysienie, tutaj już i tak to zakrywamy. Teraz się większość może śmiać, ha, 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 śmiejta się, śmiejta. Męskie łysienie, gdyby nie gin i pani fryzjerka z dołu, to podejrzewam, że bym włosy przez tarczycę, a raczej jej brak, bo jej nie mam wcale, mam jedną siatkę. Po prostu włosów bym już chyba nie miała. I to samo właśnie było z paznokciami, dlatego zdecydowałam się na coś, co mi po prostu podbuduje te paznokcie, utwardzi i będę zadowolona. I jestem. Z włosów też jestem. Nie jest to jeszcze to, co miałam, bo ja tutaj takiego przesiewu nie miałam. Walczę z tym. Kupiłam sobie to, co używa mi pani fryzjerka, a raczej nakłada mi na włosy po farbowaniu. Bo oczywiście w tym wieku to już siwizna też postępująca. I to tak bardzo. Jak to jest? Maseczka zakwaszająca i mam jakiś specjalny taki szampon kupiony. Jestem z tego zadowolona, nie są to żadne Elsewy, nie wiadomo co jeszcze. Nawet nazwy zapomniałam. Tak, i maseczka zakwaszająca. I powiem wam, że włosy... Naprawdę, tak jak wcześniej tylko szczotką musiałam rozczesywać, to teraz mogę sobie rozczesać grzebieniem po umyciu. Nie szarpie, nie boli, nie wylatuje mi tyle włosów przede wszystkim. A to, że ja po spaniu, wiadomo, przy takiej pogodzie, jak teraz po 30 stopni przeszło mamy, mi się napuszą i wyglądam tak jak na wczorajszym filmie, jak zagubiony pudelek, to po prostu tak już, no niestety jest. Trzeba albo wodą, albo czym innym. Nie lubię niczego nakładać w takie dni na włosy. Wolę sobie samą wodę i tylko tak popodrzucam. Nie, już to wiadomo. W tym wieku to już się wygląda, jak się wygląda. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj znowu się tutaj upał zapowiada. Nie wiem jak u was. Wczoraj to po prostu z moim psem, jak wyszłam, to nawet chyba 10 minut nie chodziłam, bo sama już zawracała i ledwo oddychała. Ledwo oddychała, także... Zresztą jest to pies przyzwyczajony, który... Znaczy przyzwyczajony. Jest to pies, który był przyzwyczajony do siedzenia pod choinką, bo wcześniej mieszkałam w domku i tam właśnie sobie siedziała, jakie było gorąco. No teraz jej została tylko sypialnia, gdzie jest... w bloku, gdzie jest najchłodniej, tam jest wentylator i ona sobie tam po prostu siedzi albo po prostu krok w krok za mną chodzi. Ewentualnie jak jest burza, to jest masakra po prostu z nią, się tak bardzo burzy, boi każdego jednego wystrzału. Jest to Briard, właśnie mnie tu teraz pilnuje. Jest to Briard, myślę, że o tej rasie też sobie troszeczkę pogadamy. I powiem wam szczerze, wzięłam ją z azylu, jak miała, powiedzieli 4 miesiące. Ona nie miała 4 miesiące, bo potem po cieczce się okazało, że ma dużo mniej. No, tak weterynarz mi powiedział.
to, że podjęłam decyzję o sterylizacji, podjęłam bardzo dobrą decyzję, bo gdyby nie to, to coś tam miała jakąś cystę, czy nie wiem jak to nazwał pan ginekolog, ale powiedział, że po prostu jej tak bardzo krwawiło, że gdyby nie sterylizacja, to po prostu bym już psa nie miała. W tym momencie ona ma Berka 7 lat i muszę wam powiedzieć, że jest najukochańszym psem na świecie. Nikt nie wierzy, że ona po prostu z podwórka weszła do domu i ona nic nie robi. Ona nic nie gryzie, nie nasika w domu, nie zrobi kupy. Raz tylko jak było jej niedobrze, po prostu nie zdążyła przez chodniczek przelecieć. No ale to wiadomo, to jest wypadek, po prostu źle się jej po czymś zrobiło. I po prostu puściła. Tak, Barko? Chciałabym wam ją pokazać, ale... Wera, chodź tu pani. I chyba wam pokażę, obrócę. To jest Wera. To jest Wera. Jest dużym psem, ona waży prawie 50 kg, o ile nie więcej. I jest to, tak jak powiedziałam, Briard, czyli owczarek francuski. Pies pasterski. Najlepszy na świecie. No co wam jeszcze dzisiaj chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że jutro sobie chyba poruszymy temat moich perfumów, które właśnie robię sposobem domowym, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jak to wyglądało. Już teraz wiem, czego za mało dałam. To wam też powiem. Jak to w ogóle wygląda, na czym najlepiej robić, czy na spirytusie, czy na 80% oczywiście, czy na olejku żożoba. Też sobie o tym porozmawiamy. No i myślę, że też co niektórych to skłoni do tego, żeby samemu sobie zrobić swoje ekologiczne właśnie perfumy, bo uważam, że są bardzo dobre. Niczym, wiadomo, utrwalacze w fabrykach są zupełnie inne, dlatego mamy zapachy, jakie mamy. Ale te robione metodą domową są też zarąbiste i przede wszystkim wasze. Także na dzisiaj to koniec, bo już po prostu tego za oknem się nie da słuchać w żaden sposób. Jak nie koparki, to po prostu kosiarki. I życzę wam miłego dnia i jakoś przeczekania tych upałów, które teraz przyszły. Wszystkiego dobrego, ciao!